Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Czystek w kroplach o własnościach antyoksydacyjnych i odtruwających. Witam Państwa w TV dla Zdrowia. Naszym gościem jest pani profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj zadać pani pytanie o zioło, które jest bardzo popularne ostatnio i często stosowane przez pacjentów, ale też przez osoby zdrowe jako suplement diety. Mianowicie chodzi o czystek. Jakie jest pani zdanie na temat terapeutycznych własności czystka? Warto zacząć od tego, że czystek to jest roślina bardzo popularna we wszystkich krajach leżących nad Morzem Śródziemnym, w Grecji, Turcji, a również w Afryce Północnej. Czystka można spotkać również na Kaukazie. Widziałam go tam niedawno. Dlaczego czystek jest taki popularny? Oczywiście ludność tych rejonów po prostu pije herbatkę z czystka i uważa, że ona jest korzystna w przypadku infekcji, w przypadku dolegliwości układu pokarmowego. Ale dlaczego zainteresowali się czystkiem Polacy? Dlaczego w krajach Unii Europejskiej zrobił się taki bardzo popularny? Otóż chodzi o to, że czystek działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Nie będę wchodziła w to, jaki skład mają te ekstrakty czy te herbatki z czystka, ale powiem tylko, że parę lat temu opublikowano bardzo duże badanie na 300 pacjentach, którzy przechodzili infekcję, zdiagnozowaną infekcję bakteryjno-wirusową górnych dróg oddechowych. Mówi się to tak elegancko, prawda, pani doktorze? A praktyka polegała na tym, że to byli pacjenci, którzy kichali, kaczleli, mieli wszystkie typowe objawy, łącznie z gorączką. Wiadomo, że wtedy najlepiej spędzić tydzień w łóżku, mówiąc, że grypa leczona trwa 7 dni, a nie leczona tydzień. I oczywiście my w dalszym ciągu polecamy, żeby spędzić parę dni pod kocykiem, ale jednocześnie możemy pić herbatkę z czystka. Bo co się okazało? Okazało się, że osoby, którym dawano takie tabletki z ekstraktem z czystka do ssania, a innej grupie napar kilka razy dziennie po 100 ml tej herbatki z czystka, te osoby zdrowiały znacznie szybciej i przechodziły tą infekcję bardzo łagodnie. A więc dlaczego nie skorzystać z tego, prawda? Kiedy ta infekcja może minąć po 3 dniach, a nie po 10 na przykład. Tak. I to jest powód tej popularności czystka. No jest jesień. Wkrótce będzie szczyt infekcji. Takie drugie apogeum jest luty-marzec, prawda, panie doktorze? Dlaczego nie skorzystać i nie pić herbatki z czystka, co serdecznie państwu polecam? Ja zachęcałbym nawet nie tyle do herbatki, choć też oczywiście, bo ona jest smaczna i zdrowa. Ma też wielki potencjał antyoksydacyjny. O tym trzeba też wspomnieć. Tak jest. Natomiast są zresztą badania nad czystkiem, nie jest ich zbyt dużo, ale jest takie jedno badanie badaczy niemieckich, którym prezentują oni, iż najlepiej terapeutycznie przeciwbakteryjnie, to w przypadku nawet in vitro, co prawda jest to badanie, ale jednak bakterii boreliozy działa olejek eteryczny, więc może się okazać, tak mi się przynajmniej wydaje i tak przypuszczam, że lepszym sposobem podawania czystka byłaby nalewka z czystka, ewentualnie i nalewka, i herbatka. Można jedno i drugie sobie stosować. Zresztą czystek jest dostępny, można sobie tę nalewkę zrobić, ewentualnie kupić w aptece bądź w sklepie zielarskim taki produkt. Warto wspomnieć o takim gatunku czystka żywicowego. Ten krzak wydziela grudki żywicy i mówi się, że to jest ta mirra, o której Biblia mówi, prawda? Mirra. I się okazuje właśnie, że ta żywica też ma ciekawe właściwości antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne i tak dalej. Więc nie tylko kwiaty i ziele, ale również żywica. To jest w ogóle bardzo ciekawa roślina. Jest on bezpieczny przy wszystkim stosowaniu. To jest też bardzo ważne. Ja oczywiście nie mówię, że czystek działa przeciwko boreliozie, bo nie ma takich badań in vivo. Natomiast jest tak, że no jest jakieś badanie, czasami w zielarstwie, w ziołolecznictwie nie ma tych badań zrobionych. Jest to, zioła nie są tak doskonale przebadane jak leki syntetyczne. Dlatego też być może, że jest tak,
że on działa, tylko że my nie mamy na to dowodów naukowych. Niemniej jednak popularność rośliny jest ogromna i myślę, że ja i pani profesor możemy państwa zachęcić do tego, aby herbatkę z czystka pić, ewentualnie kropelki z czystka zażywać, a może ktoś wpadnie na pomysł zrobienia sobie nalewki czystkowej i będzie długie, jesienne, zimowe wieczory raczył się taką nalewką. Panie doktorze, ja chciałam się zadeklarować jako osoba, która pije herbatkę, ale chciałam do pana bardzo serdecznie pana poprosić, proszę zrobić tą nalewkę. Dlaczego? Dlatego, że ja sobie przypominam nasze spotkanie parę lat temu, kiedy mówiłam o resweratrolu i o tym, że niestety w winie jest go bardzo mało i to zwłaszcza w takich winogronach, które są opryskane jakimś preparatem przeciwko grzybom, bo resweratrol produkuje roślina w odpowiedzi na atak jakichś patogenów, na przykład grzyby, jak jest wilgotna pogoda i tak dalej. Ale jeśli te winogrona chronimy i je opryskamy, to oczywiście po co roślina ma produkować resweratrol, prawda? Pijemy czerwone wino, a w tym resweratrolu prawie nie ma. I ja sobie przypominam, że bardzo to panu zapadło w serce i rezultatem jest rewelacyjny preparat, czyli resweratrol w kroplach, ale mamy coś, co przypomina czerwone wino z gwarantowaną zawartością resweratrolu, tak prawda? Jest, tak, i bez świadczynów. I tak, naprawdę świetny, więc ja sobie pozwolę wygłosić publicznie w telewizji apel. Bardzo proszę, panie doktorze, o opracowanie nalewki. Jesteśmy łowcą bonifratrów i chciałem pani powiedzieć, pani profesor, że słowo stało się ciałem. Jest. Naprawdę. Tak. Co za miła niespodzianka. Bardzo serdecznie dziękuję za taką deklarację. Dziękuję pani, dziękuję państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.